Gratuluję bardzo serdecznie pierwszej bramki w Ekstraklasie. W ogóle jakie to jest uczucie? Na pewno fajne, ale mogłem tą bramkę strzelić wcześniej i tak naprawdę mam do siebie pretensje za tą sytuację w pierwszej połowie, gdzie powinienem strzelić, ale najważniejsze jest to, że wygrywamy. Udało mi się strzelić w drugiej połowie bramkę. Kontynuujemy tą pasę i teraz jedziemy do Wrocławia po kolejne 3 punkty. W takim razie co zdecydowało o waszym zwycięstwie dzisiaj, twoim zdaniem? Myślę, że konsekwencja, bo nawet jak graliśmy 11 na 11, to prowadziliśmy 2-0, kontrolowaliśmy przebieg spotkania i to było widać. Gdzieś tam chyba nasze rozkojarzenie pozwoliło Górnikowi złapać tlen po tej bramce na 2-1, ale myślę, że ta czerwona kartka też pomogła nam na pewno w spotkaniu, bo na pewno grało się zdecydowanie łatwiej i myślę, że też między innymi to zaważyło w wyniku spotkania. No dobra, w takim razie stałeś się już powoli prawie etatowym prawoskrzydłowym w Jagiellonii Białystok, mając 19 lat. To jest duże wyróżnienie. Czy etatowym, to nie powiedziałbym. Dopiero strzeliłem pierwszą bramkę. Ale wyjściowym jesteś prawie na każdy mecz. Tak. Na pewno chcę kontynuować tą pasę. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że wygrywamy. Kontynuujemy tą serię. Naprawdę gramy fajnie widowiskowo dla oka. I ja chcę robić więcej przede wszystkim. Nie chcę z tą bramką się zachłysnąć, tylko chcę jeszcze więcej dawać drużynie, bo było czuć z boiska, że mogłem jeszcze dołożyć z 2 asysty, strzelić 1 bramkę. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Ja chcę coraz ciężej pracować i pomagać drużynie jak najlepiej będę mógł.